Jest strasznie gorąco. Halo, halo? Halo, halo, panikuję trochę, wam powiem. Jest bardzo ciepło. No cześć, kochanie. No hej, co tam? Należę w trumnie, wiesz? To jest pojebane, co ja robię tutaj. Popierdolone! Halo? Chyba się czy gorąco? No, niedobrze mi. Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. W tym wyzwaniu razem z Deep Bros podejmujemy się, uwaga, zakopania żywcem. Jest to najbardziej zwariowane wyzwanie, jakie do tej pory zrobiłem. Dodatkowo dziękuję wam bardzo za 300 tysięcy subskrypcji i z tej okazji na moim Instagramie puściłem informację, jak zdobyć za darmo albo maksymalnie z limitowanymi fotkami. Dlatego wpadajcie koniecznie i trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Bartek, jak się czujesz w roli zakopującego mnie pod ziemię? O Jezu, no boję się, Maksym, o ciebie po prostu się boję. Za moich czasów się zakopywało tak co weekend. To kupiliśmy jeszcze łopaty, nie, Bartek? Tak. Bo rąk do pracy nie brakuje. A robić nie ma komu. Ciekawe, czy to naprawdę się kogoś wywozi. Wyobraźcie sobie, co muszą czuć ludzie, którzy wyjechali tutaj na wycieczkę z dziećmi i widzą takiego jakiegoś dojebanego typa, wydzieranego całego, który wyciąga dwie trumny z fury, cztery łopaty i zaczynamy kopać. Jak się czujesz? Juhu, ja się nie mogę doczekać, już mnie wkurza to słońce, już chcę być pod ziemią, chcę jeść robaki. Tam będzie chłodno. Chcę gnić. O, tu już się robi fajna ziemia. Patrzcie, idealna długość! Musiałeś mi zamykać, bo mam preparację. Widać, że się pracowało przy łopacie, nie? To już mi zamykacie? Tak, to już koniec. O, ja pierdolę! O kurwa! Goranga! Dziwnie teraz dochodzi do mnie, co robię, ale to i tak później dopiero będzie. Zakład pogrzebowy maksymalnie. Panie, ogłaszam rekrutację do kanału Vibros. Szukam dwóch chłopaków, tak 1,85 m+. Byle jacy po prostu, no bo mi zginęli. No, piszcie na kontakt małpa Vibros.pl. Co to kurwa jest? Dobra, nie wyjdzie. Heheszki. Dobrze, jest gorąco w chuj. Gorąco jest? No. Gorąco. Gorąco mega. Ale jajca, ja pierdolę. Ale ciężkie to już jest. Ciężkie już? No. Już nie przysypuj ta tyle. Spoko, Peter, a też już krzyczy, jest dobrze. Serio? A mi już teraz powoli niedobrze, także przygotujcie się. Jest dobrze. O, mnie nie marno. Tak chwilę przed tym, jak miałbyś użyć, to powiedz, nie? Dobra. Pomocnie, to utwardzimy to wtedy trochę. Dobra, mordo, dzięki. I love you. Spoko, możesz liczyć na mnie. Halo, halo? No, nie jestem na razie. No. Nie odpowiedziałeś. Piotrek? No. Jak żyjesz? A to się pytam, jak żyjesz? Chujowo, co? Gorąco też ci? No, niedobrze mi. Strasznie gorąco. O, zduszno mi już powoli, chyba będę powoli. Już nie zasypuj to tego, kurwa! Niech nie zasypujesz nic! Kochani, zlokalizowałem pierwszego robala w trumnie. Gdzie się wszedł? Na suficie sobie chodzi ładnie, przy żyrandolku. Jaki rodzaj robaczka? Malutki, taki trochę jak mol. Nie, dobra. Ja już panowie koniec. Co tam? Czemu? No bo mi nie robię. Nie, dobra, panowie, powoli, no. Peter, kończysz? Tak, kończę. Dzielny pacjent byłeś. 5 minut wytrzymałem, jestem zadowolony. Już po wojnie odchodzi ten dzień. No to...
Trzy, nie, więcej, trzydzieści. Dzień dobry. Ja pierdolę. Jak? Panie? Nie ciekawie wam powiem. Panowie? Nie polecam. Nikomu? Nie, dłuż nie było, ja już nie mogę oddychać. Już, no po prostu nie mogę oddychać. Słabo mi. A? No cześć, kochanie. No hej, co tam? Ale że w trumnie, wiesz? Okay. I chciałem ci... Halo. Jestem. Dlaczego w ogóle leżysz w trumnie? Już jestem 13 minut, to chyba zaraz wychodzę, bo jestem cały znany potem. Dobra. No ale to jest tak, że kto dłużej wytrzyma, czy jak? Tak. Dobra, hej. Tak ci dzwonię tylko powiedzieć. Papa, buziaczki, zadzwonię później. Jakbym zmarł, to kocham cię. Okej, dobra. Ja ciebie też, papa. No, pa. Już się robi skiza? No, powoli tak. No dobra, bo już oddycha, tak. Tak sapiesz już powoli. No, może odkopujemy, czy nie? Tak, ja wychodzę, no. Dobra, kopiemy! To nie przebij trum. Moi drodzy, 15 minuta jest grubo. Ciężko mi z oddechem się zaczyna robić. Oczy zamykaj! Dobra. Oczy zamykaj! I powstał z grobu na... I co, zimno jednak było? Chodźmy. Gorąco. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego w domu. O właśnie. Kurde, jak jestem spocony. Ale ja się panikuję już teraz się z tobą. Wiesz, jak wiesz, że wszyscy są wokół, to nie ma tej paniki. No właśnie, dobrze, z kimś ciągle się gadasz, to jest też takie. To jest taki, wiecie, to jest taki szacunek do tego, nie? Dałbyś radę, no. Ktoś to będzie słuchał tego, mam nadzieję? Nie. Prawdopodobnie. Co to znaczy prawdopodobnie? Halo, panikuję, trochę wam powiem. Panikuj, spokojnie, odkopiemy się w minutę. To już zaczynajcie. Muszę od razu. 2 minuty. Jest bardzo ciepło. Ale gorąc. To jest pojebane, co ja robię tutaj. Spopierdolone! A jak u Wojtka? Czytałem, kochanie, o takiej technice psychologicznej, która polega na tym, żeby wyobrazić sobie swoją śmierć. I należy spisać sobie rachunek sumienia. Napisać rzeczy, które chciałoby się zrobić przed śmiercią i te, których się nie udało zrobić. No i później się ludzie właśnie zakopują w trumnach. A tak zupełnie szczerze, to jestem ciekaw tego doświadczenia, bo słyszałem, że w Korei Północnej, jak ludzie robią sobie takie swoje sztuczne pogrzeby, to niektórzy doznają takiego katarzis, wychodzą z podziemi i... No bo to jednak jest takie stawienie czoła śmierci, jakby nie było, tak? Jakoś sobie zdajemy sprawę, że gdzieś to życie tam na planecie się dalej toczy. Jak tam? W porządku, tylko bardzo ciepło jest. To jest popierdolone, co robimy w tym momencie. Jest to bardzo gorąco. Jest mało tlenu, mało miejsca. Klaustrofobicznie. Najgorsze było przysypywanie ziemią. Jak już skończyli, to tak wiecie, troszkę z górki bym powiedział. Nie no, żartuję, jest przejechane. Pewnie każdy się zastanawiał. Znaczy inaczej, nikt nie chciałby się obudzić w grobie. Na pewno teraz będę starał się trochę pomedytować, uspokoić oddech. Ale ta ciasnota mnie przytłacza, taka klaustrofobiczna ciasnota powoduje, że można dostać takiego, wiecie, nerwowego oddechu, a to jest chyba najgorsze. 7 minut. Ciepło. Wiecie co, ten? Ja już kończę. Kończysz? Tak. Dobra.
Tak. Żyjesz? Tak, tak, chcę wyjść. Przejebać uczucie straszne. Kochani, no idę po zwycięstwo. W sensie leżę po zwycięstwo. Elo. No, Adam właśnie mówi, że nic nie miał grywa. Ale pojeb***. Ale to jest k***a chore. Pierwsze przeżycia. Co się działo? Wiesz co? Przede wszystkim mało tlenu. A druga rzecz jest taka, że... Zacząłem myśleć o tym, że na pewno nie dałbym rady tego podnieść. A właśnie, no, że to jest najgorsze. Że nie dałbym rady tego podnieść, mimo że mi się zaparł z całej siły ten tego nie podnieść. Ja mam za bardzo na banie sobie wjechałem i myślałem o tym. Jakbym nie myślał, ale to się nie da. Zlokalizowałem pierwszego robaczka, ma na imię Maciuś, tak ze wstępnej rozmowy wynika. Robi się powoli hardkorowo, taka sauna, tylko że popierdolona. Tego tlenu jest mało, no. I zastanawiałem się, kurwa, jak ja będę chciał jeszcze wyjść. Musiałem zostawić sobie zapas, no bo jeszcze nim mnie odkopiecie, to jest trochę minie. Bo jakbyś miał tak, że od razu, taki masz, że od razu ci wyciągają, tak to też inaczej. To ciężkie, to jak ja pomagałem im wyciągać, to kurwa, taki opór. No robi się teraz mega duszno, ale chciałem tak chwilę jeszcze poczekać. 18 minut 25 sekund. Żeby zobaczyć, na co mnie stać. Że teraz mnie Maksym zabierze na jakiegoś największego kebaba w Warszawie, czy coś. To taki wynik oszałamiający. Nie wiem, czy to jest dobry wynik. Jakoś jak niewielu moich znajomych zakopywało się żywcem, więc ciężko mieć jakieś porównanie. A jak słyszycie już... Wow, już dziwnie się mówi. Tak, oba Maksyma, żebyśmy jakieś pieniążki zagrali do wygranego. To w szachy możemy zagrać. Przerywa. Goranga. Czemu tak dziwnie sapiesz? Bo dochodzę właśnie. 37 minut 17 sekund. Jak tam? Jest ok. Godzina już byłaby ryzykowna. Bo już jestem na pograniczu tego, że zaczyna mi się lekko kręcić w głowie. O kurwa. Grubo. Ile mam? 39 minut. Dobra, to lecimy na 40. Możecie na 40 wyciągać. Jeszcze jaja mi tak swędzą. Ekipa ratunkowa w gotowości. Dobra, odbiór. Wojtek chce wyjść już. Śpiewa sobie 4 minuty. Ale leszcz. Nie no, wytrzymał najwięcej, ma jaja. Zakryj oczy. Odbiór. Jak jest? Wysyłam się ze znajomych. Co? Nie pisz do mnie, nie odzywaj się, to koniec! Za tydzień mam lepsze rzeczy. Tak jeszcze bym może dał radę z 10 minut 15, a to już było takie ryzykowne, bo już mi się strasznie w głowie kręci. Już taki jestem. Chcesz wsiąść, wody się napić? Wody strasznie, wody z tyłu. Było to zdecydowanie najbardziej chore wyzwanie w całym moim kanale. Myślę, że chłopaki z VIP Bros są tego samego zdania. Dzięki bardzo za to, że wzięliście w tym udział. Najgorsze w tym wyzwaniu było zakrycie wieka i przysypywanie piachem. Każda łopata piachu, która leciała na trumnę, niosła niesamowite echo, które tak naprawdę dostarczało mi jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej dreszczy, niepewności i strachu tak naprawdę, bo tak, bałem się, owszem, bałem się. Każdy myślę, że boi się obudzić w trumnie i to było straszne. Ale generalnie cieszę się, że mam to odhaczone. Dlatego jeśli masz dla mnie jakieś niewykonalne wyzwania, koniecznie zostaw komentarz z propozycją na wyzwanie. Wpadaj na mój Instagram, bo tam właśnie jest informacja na temat tego, jak zdobyć album maksymalnie zupełnie za darmo. Zostawiaj łapki do góry i subskrypcję. Dzięki za zaufanie, za to, że jest was coraz więcej i widzimy się w następnym wyzwaniu. Tutaj Misiu, ktoś tam chyba trumnę zabrał, co?
razem z tobą. Wpadajcie na kanał VIPROS, gdzie Max zagrał grubasa w Dlaczego jesteś gruby 2. Link macie w opisie i na końcu filmu, także klikać. Elo!